Robert Karaś został ponownie przyłapany na stosowaniu dopingu i internet nie szczędzi mu przykrych słów. Po sieci przetaczają się echa ogromnej afery z motoryzacyjnym youtuberem MGP, a influencerka z Instagrama ma aferę o zniszczenie swojemu dziecku telefonu tłuczkiem do mięsa. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martwię, nazywam się Tomek. Tomek z Wietnamu i będę twoim przewodnikiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie podczas ostatniego odcinka wyjazdowo-newsowego. Kolejne będą lokalno-newsowe już z Warszawy, bo już w przyszłym tygodniu powracam do prawowitego studia i będę miał ładne miecze LED-owe, a nie takie lampki, które też są całkiem niezłe. Niezłe rzeczy dzieją się też w internecie, więc za chwileczkę sobie o nich porozmawiamy, a jeszcze zanim zaczniemy, to bardzo miło mi poinformować, iż partnerem dzisiejszego odcinka jest BetClick. I wy, moi drodzy, koniecznie pamiętajcie, że na BetClicku właśnie aktualnie obowiązuje promocja, dzięki której możecie obstawiać bez podatku. Oznacza to, że kiedy na przykład obstawicie i wygracie kupon za na przykład 100 zł, z kursem 2.0 na wasze konto trafi pełne 200 zł, a nie jak dotychczas 176. Promocja działa codziennie przez całą dobę i na wszystkie sporty, a my dzisiaj przyjrzymy się ciekawemu meczowi Walia kontra Polska. Jak zapewne wiecie, już 26 marca odbędzie się mecz Walia kontra Polska i zwycięzca tego starcia pojedzie na Euro 2024. Także stawka jest wysoka. Polska w poprzednim meczu rozwaliła Estonię i strzeliła aż 5 bramek, a Walia w meczu z Finlandią również poradziła sobie bardzo dobrze. Niezależnie od tego, czy możemy sobie kalkulować, która z drużyn ma większe szanse na zwycięstwo, ja, prawdziwy patriota z kotletem schabowym w sercu, obstawiam oczywiście na Polskę. Stawiam na wygraną Polaków, stawiam, że obie drużyny strzelą gola i obstawię, że pierwsza bramka będzie należeć do naszej drużyny. Tak prezentuje się mój kupon oraz możliwa wygrana bez podatku. Niech idzie w świat. A wy pamiętajcie, że zakładając konto z kodem GIMPER możecie grać bez podatku codziennie, całą dobę, obstawiając wszystkie sporty. Dodatkowo w wypadku przegrania pierwszego postawionego zakładu możecie zgarnąć cashback w formie freebetu, a szczegóły tego znajdziecie w linku na dole. I nie zapominajcie, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich. I grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra wiąże się z ryzykiem. My tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od omówienia afery z NomadMam81, czyli Olgą Legosz. Jej konto na Instagramie obserwuje około 200 tysięcy osób i jest ona m.in. współzałożycielką przedszkola terapeutycznego Blue Miss oraz fundacji Sukces Pisany Szminką. Duża część kontentu produkowanego przez influencerkę dotyczy jej rodzicielstwa i często poruszane są przez nią tematy dotyczące jej dzieci. Kilka dni temu mama influencerka zdecydowała się podzielić ze swoimi obserwatorami bardzo ciekawą historią. Mianowicie opowiedziała całemu światu, jak to pokłóciła się ze swoją 17-letnią córką Mają, w wyniku czego zdecydowała się zniszczyć telefon nastolatki, dokładniej iPhone'a, i tutaj nawet doprecyzowała, że zrobiła to przy pomocy tłuczka do mięsa. Dzisiaj w desperacji rozwaliłam telefon tłuczkiem do mięsa. Bycie matką tygrysicą już dość dojrzałego osobnika ma swoją cenę. Czekam tylko na dzień, kiedy przestanie mi zabierać moje złowione mięso i weźmie odpowiedzialność za życie. Napisała NomadMam81. Jeżeli ten fragment brzmi dla was niepokojąco, to nie martwcie się, dalej jest tylko gorzej. Pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo negatywnych komentarzy w stronę influencerki, a obserwatorzy oskarżyli ją nawet o stosowanie przemocy wobec dziecka, jasno dając znać, że ich zdaniem niszczenie telefonu prawie dorosłemu przecież dziecku to gruba przesada, niezależnie od przyczyn, które doprowadziły do takich, a nie innych wydarzeń. NomadMam zdecydowała się odpowiedzieć i generalnie pogorszyła sytuację. Promuje przemoc? Być może promuje przemoc na rzeczach, chociaż naprawdę musiałam się mocno powstrzymywać, żeby jej nie łeb przy okazji, ale nie dotknęłam gada nawet palcem. Pisze wspaniała mama o swojej 17-letniej córce w internecie do 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Później ten wpis został złagodzony i słowo p***ąć zostało zamienione na uderzyć. No i poprawiła się, że to nie tak, że nie dotknęła gada nawet palcem, tylko nie dotknęła jej. Jeżeli rodzice kiedyś zdecydowali się opierdzielić was przy znajomych i było wam w związku z tym bardzo wstyd, to pewnie czuliście się słabo. To ja nie chcę wiedzieć, jak czuła się 17-letnia Maja, kiedy jej mama zdecydowała się tego typu rewelacje wrzucić do internetu do kilkuset tysięcy osób. A jak się okazało, zasięg tego wszystkiego był nawet większy, no bo z racji na kontrowersyjny wydźwięk tego, co pani NomadMam napisała, to przeróżne, rozmaite portale zdecydowały się bardzo szeroko zacząć o tej sytuacji rozpisywać. Dzięki temu o tej wesołej rodzinnej kłótni mogło dowiedzieć się bardzo wielu Polaków i zapewne wszyscy koledzy i koleżanki w szkole pechowej 17-latki, której pozostaje tylko współczuć, że jej mama buduje sobie content i zasięgi na publikowaniu tego typu treści w internecie. Jakby tego było mało, mama influencerka na Story zdecydowała się podzielić z obserwatorami szczegółami całego zajścia. Zniszczenie telefonu córki określiła mianem
tytułem lekcji na temat utraty wartościowych przedmiotów, ponieważ jej córka Maja obiecała jej, że nie będzie korzystać z mediów społecznościowych. Zamiast tego latorośl miała postąpić inaczej i cały weekend spędzić na telefonie. W związku z tym jej mama straciła pieniądze, które wydała na kurs dla niej. No i na koniec dodała, że w związku z tym jest teraz córką kwita. Mam nadzieję, że te metody wychowawcze nie wymagają komentarza z mojej strony, żeby głośno sobie powiedzieć, że delikatnie rzecz ujmując, do najlepszych nie należą. Olga Legosz finalnie stwierdziła, że to co napisała było sarkazmem. Opublikowałam sarkastyczny post w bardzo skróconej formie, nie oddający rzeczywistego obrazu sytuacji. Od dzisiaj na tym profilu nie będzie żadnej historii o moich dzieciach. Moim podstawowym zadaniem jest chronić moje dzieci i te nigdy nie powinny być na to, co się od kilku dni dzieje, wystawione. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Napisała influencerka, która miejmy nadzieję, że coś zaczęła w tym momencie rozumieć, choć boję się, że może być to po prostu PR-owo napisany tekst w związku ze skalą kontrowersji, które rozlały się po internecie. Na bazie tych wszystkich kontrowersji wokół Nomad Mam 81 internauci zaczęli kopać głębiej i doszukali się wcześniejszych, bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi ze strony influencerki, kiedy ta miała odpowiadać na hejt związany z wykorzystaniem swojej młodszej córki do reklamy komercyjnych produktów. Młodsza córeczka Olgi Legosz jest dzieckiem ze spektrum autyzmu. W związku z tym jej udział w reklamowym filmie na profilu mamy influencerki wzbudził swego czasu bardzo wiele kontrowersji. Zresztą ciężko się temu dziwić. W odpowiedzi na tę krytykę Nomad Mam 81 odpowiedziała, że nakręciła film z dzieckiem, ponieważ dziecko samo chciało wystąpić na tym filmie. I to właśnie z inicjatywy jej córki takie nagranie w ogóle powstało. Czy w to wierzyć? Nie wiem, ale ludzie w komentarzach bardzo mocno próbowali uświadomić mamę influencerkę o potencjalnych konsekwencjach sharentingu, czyli właśnie nadmiernego eksponowania wizerunku swoich dzieci w mediach społecznościowych, w tym zarabiania na nich. I mama influencerka w odpowiedzi na to napisała coś bardzo dziwnego. Jeśli jakaś osoba o skłonnościach do i właśnie ogląda mój Instagram i zaspokaja się wizerunkiem mojego dziecka, a zamiast tego nie idzie w miasto skrzywdzić innego dziecka w realu, to rozgość się tu człowieku, a ja będę ci często przypominała, abyś poszukał pomocy specjalisty, bo można ci pomóc. Kurwa, nie wiem co powiedzieć na to. To jest tak p***ane. Ja p***. Ta kobieta właśnie publicznie przyznała, że ma pełną świadomość konsekwencji nadmiernego udostępniania wizerunku swoich dzieci w internecie. I że to dla niej żaden problem, bo jak jakiś użyje sobie zdjęcie jej córki, no to może wtedy, prawda, nie wyjdzie na ulicę i nie zrobi komuś krzywdy, bo tak to właśnie działa, prawda? A przy okazji ona przypomni mu w opisie takiego zdjęcia, żeby poszukał pomocy specjalisty, no i wtedy na pewno do takiego specjalisty się uda, bo tak to przecież działa, prawda? Pozostaje Mai i Tosi współczuć dzieciństwa oraz mamy, która wypisuje publicznie tego typu rzeczy w internecie i mieć nadzieję, że rówieśnicy w szkole okażą się wyjątkowo wyrozumiali i nie będą używać tych rzeczy po to, żeby tym młodym dziewczynom po prostu dopi***olić. Ale boję się, że jest na to mała szansa. W międzyczasie na profilu Nomad Mam pojawiło się ostatnie chyba na ten moment oświadczenie w tej sprawie. Rzuciła ona na swój profil zdjęcie z CDS-u i w obszernym oświadczeniu tłumaczy się ze słów na temat pedofilii, które napisała. Podsumowując tą wypowiedź w sposób, który daje pewną nadzieję na zmianę jej postępowania. Przyznaję, totalnie nie doszacowałam ryzyk, jakie się wiążą z publikacją ich wizerunku, dzieci tutaj oczywiście w domyśle, i mam z tego powodu ogromne poczucie winy, że zawaliłam jako matka. Poza moją wyobraźnią było, że są osoby, które w akcie dowalenia mi nawet w słusznej sprawie, które połączą zdjęcia sprzed lat z reklamy kremu, w której wzięła moja córka udział, z niepełnym cytatem wyrwanym z całej serii postów o tym, że chwilę powinni się zgłaszać na leczenie, bo to jedyna skuteczna droga ograniczenia liczby ofiar. No i widać tutaj oczywiście próbę przerzucania winy na zewnątrz, że to źli ludzie źle zrozumieli i jak oni tak mogli, natomiast pojawia się refleksja odnośnie tego, że hej, to ja naraziłam dziecko na to, co się dzieje. Brawo, szkoda tylko, że teraz, a nie jak ludzie ci pisali komentarze, żebyś się zapoznała z niebezpieczeństwami sharentingu. Odesłałbym was w tym momencie do mojego godzinnego dokumentu na temat sharentingu, ale jeszcze nie udało się go przywrócić na YouTube'a. Bowiem niektóre influencerki do tego stopnia próbują wyprzeć zagrożenia, które niesie ze sobą sharenting, że za edukacyjny materiał zrealizowany z prawnikami i psychologami zostałem pozwany do sądu, ale to jest temat, który omawialiśmy już sobie na poprzednich odcinkach. Zdarzało się też w poprzednich odcinkach, że rozmawialiśmy sobie o Julce Żugaj. No i słuchajcie, jest z nią związana dosyć śmieszna afera. Mianowicie, ostatnio kilku influencerów z Polski, w tym Julia Żugaj, poleciało do Barcelony w ramach współpracy z marką Spotify. Spotify generalnie już od dłuższego czasu jest sponsorem FC Barcelony, a także stadionu Camp Nou. No i w związku z jakąś kolejną akcją promocyjną, influencerzy mieli okazję spotkać Roberta Lewandowskiego, zrobić sobie z nim zdjęcia, a nawet jak w przypadku Julki Żugaj, zrealizować wspólnego TikToka. Robert Lewandowski po spotkaniu z influencerami zagrał bardzo dobry mecz i tę okazję zdecydował się wykorzystać jeden z dziennikarzy na konferencji prasowej, który zadał piłkarzowi dosyć specyficzne pytanie. Robert, ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może Żugajką?
Roberta to pytanie ewidentnie trochę rozbawiło, trochę zażenowało, natomiast no, nie zdecydował się finalnie na nie odpowiedzieć i osoba prowadząca konferencję poprosiła, żeby przejść dalej. Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi. A szkoda, bo była to piękna okazja do jakiejś dobrej puenty, która poszłaby wiralowo po całym internecie. Przy okazji fajnie podbijając PR sportowca. Sytuacja jednak tak czy siak zaczynała nabierać rozgłosu i na oficjalnym kanale reprezentacji Polski Łączy Nas Piłka pojawiła się nawet miniaturka pytająca, czy Lewandowski jest żugajką. Robert na samym filmie zresztą został też o to zapytany, lecz ten odpowiedział, że no takie pytanie to jest poniżej pasa. W końcu jesteś już żugajką, czy ty jeszcze nie? Nie, pytanie powiem ci poniżej pasa. Nie. No i okazało się, że wielu osobom się ta odpowiedź nie spodobała i określenie jakiegoś luźnego, żartobliwego pytania jako zagranie poniżej pasa odebrane zostało przez ludzi jako kij w dupie, a także jako dosyć nieeleganckie zachowanie w stronę Julii Żugaj. Co ciekawe, sama Julia również zdecydowała się wypowiedzieć na temat tej sytuacji podczas jednej z audycji radiowych, w których brała udział. Julka oczywiście do sprawy podeszła z dużo większym dystansem, potwierdziła, że widziała konferencję. Siema, jesteś żugajką? Nie jestem żugajką. Nie jesteś żugajką? Klaudia jest jak Robert, widzicie. A ty jesteś żugajką? Ja jestem. Julka oczywiście do całej sprawy podeszła o wiele luźniej, zbudowała sobie na tym fajny PR i mam wrażenie, że po raz kolejny ma wokół siebie jakąś głupią i śmieszną aferę. W sensie, jej się nie da zrobić poważnej dramy. Albo ma dramę z Wardęgą o strój kaczuszki, albo o to, że nie zrobiła sobie z fanką zdjęcia, a teraz o to, że jakiś dziennikarz pyta Roberta Lewandowskiego, czy jest żugajką. Ja mimo wszystko wierzę, że Robert gdzieś tam w głębi serduszka naprawdę czuje się żugajką, tylko trochę wstydzi się przyznać i liczę na dużo wesołych fanfików w tym temacie na Wattpadzie. Oczywiście, one zawsze byłem ogromnym fanem Julii Żugaj. Uwielbiam jej filmy i piosenki, które motywują mnie na co dzień do bycia lepszym piłkarzem. Nie wiem, czy są tam jakieś treści z Krzysztofem Stanowskim w roli głównej i wolę tego nie sprawdzać. Natomiast treści z Krzysztofem Stanowskim w roli głównej w dużych ilościach pojawiają się ostatnio w Gazecie Wyborczej. Ostatnio informowałem was o tym, jak dużo zarzutów pojawiło się w stronę dziennikarza, a teraz otrzymaliśmy od niego godzinną odpowiedź, oczywiście opublikowaną na łamach kanału Zero. Potem dalej zdecydowała się odpowiedzieć jedna z redaktorek z Gazety Wyborczej i tak to się wszystko kręci, ale po kolei. W bardzo obszernym materiale Krzysztof Stanowski zdecydował się odpowiedzieć na artykuł, który wymierzyła w niego Gazeta Wyborcza. Krok po kroku odpowiada on na zarzuty, które się w tym artykule pojawiają, punktując liczne manipulacje, przekłamania i oczywiste kłamstwa ze strony redaktorów, którzy zdecydowali się taki artykuł popełnić. W trakcie tygodniowych poszukiwań nie znalazłam żadnej kobiety oglądającej kanał Zero. 168 tysięcy kobiet subskrybuje kanał Zero. Wtedy byłem tęczowym Krzysiem. Dzisiaj jestem nagle homofobem, bo akurat taką łatką można mnie lepiej uderzyć. Szczególnie mocno obrywało się m.in. pani Marii Korcz, która zdecydowała się na łamach Gazety Wyborczej zarzucić Krzysztofowi Stanowskiemu, że ten porównał ekologów do nazistów. A cały ten zarzut został stworzony na bazie mema opublikowanego przez niego na Twitterze. Czy porównałem ekologów do nazistów? Pani Maria Korcz twierdzi, że tak. Co trzeba mieć w głowie, ile niechęci i jak ogromną swobodę kłamstwa, żeby takie zdanie opublikować, mając przed sobą tamtego mema. A potem w artykule pada jeszcze jedno zdanie. Zaraz później. Cytuję. Przykłady można by mnożyć. Wrzucili jakieś zarzuty z dupy i dodali, że mają ich więcej jakby co. Że jak trzeba, to sfabrykują kolejne. Kolejnym zarzutem wystosowanym przez tą panią było to, że Stanowski chwali się wyrzucaniem śmieci do lasu, kiedy w rzeczywistości jego tweet wyśmiewał wysokość kar za wyrzucanie śmieci do lasu i wystarczyło zapoznać się z całym kontekstem, żeby błyskawicznie to sobie uświadomić. Pani Mario, jak powstało to zdanie? Niech mi pani wytłumaczy. Skąd pani to wytrzasnęła? Jak pani mogło przyjść do głowy, że ja popieram i chwalę się publicznie wyrzucaniem śmieci do lasu? Jak sobie patrzę na to wszystko, to ciężko pozbyć się wrażenia, że to nie są błędy popełniane przez kogoś, kto nie zrobił researchu, tylko to są błędy popełniane celowo, żeby namalować taki, a nie inny obraz człowieka, którego Gazeta Wyborcza, nazwijmy to sobie wprost, w tym przypadku próbuje szkalować. Dosyć ciekawą perspektywą w tej sprawie podzielił się również Szymon Pękala z kanału Szymon Mówi, bowiem przy okazji omawiania tej sprawy poinformował on o swoich doświadczeniach związanych z tego typu artykułami Gazety Wyborczej, która miała to bardzo mocno przekłamać wizerunek szkoły, do której youtuber uczęszczał. Swego czasu Gazeta Wyborcza Rzeszów wysmarowała kilka artykułów stawiających bardzo poważne zarzuty szkole katolickiej Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Tak się zupełnie przypadkiem składa, że to jest moje byłe liceum. Czytamy tutaj, że jeden
z nauczycieli miał opowiadać uczniom, że on sam uprawiał seks tylko 2 razy w życiu i to w celach prokreacyjnych, z czego miał 3 dzieci, bo jedne to bliźniaki. Tylko że to nie jest coś, co ten nauczyciel opowiadał, tylko to jest dowcip na temat tego nauczyciela, który krąży w tej szkole od 15 lat. Ja to wiem, bo ja sam pamiętam śmianie się z tego nauczyciela w ten sposób te 15 lat temu. I Gazeta Wyborcza bierze dowcip, którego nawet nie opowiadał ten nauczyciel, tylko który uczniowie opowiadali o tym nauczycielu i przedstawia go jako faktyczna postawa tego nauczyciela. Brzmi znajomo? Manipulacji, nieścisłości i kłamstw ze strony Gazety Wyborczej było jeszcze więcej. Je wszystkie Krzysztof Stanowski sobie szczegółowo omówił w swoim filmie. Ja tutaj nie będę tego przytaczał, zachęcam was, żebyście sobie obejrzeli. Ale dosyć ciekawa odpowiedź pojawiła się ze strony właśnie przytoczonej przeze mnie pani Mai Korcz, która to za pośrednictwem Twittera Gazety Wyborczej odpowiedziała dziennikarzowi. W tym tekście pisze o tym, jak Krzysztof Stanowski potrafi żartować z wyrzucania śmieci do lasu. Podobne wytłumaczenia, że to był żart, ale ty nie zrozumiałaś, słyszałam już setki razy. I może trzeba było pani Mario tych wytłumaczeń posłuchać, bo jeżeli tak poważnie odbiera pani tego typu tweety, które oczywiście, że w ewidentny sposób są żartami i każdy inny, kto je zobaczył, odebrał je jako żart, to może problem nie leży w tych tweetach, tylko w pani. Tak tylko sugeruję. Zresztą sugeruje to także społeczność Twittera, która bardzo szybko do filmu pani Marii dodała tak zwane community notes, tłumaczące, że pierwszy z cytowanych wpisów ironizuje z wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego, a drugi wyśmiewał niską karę za nielegalne składowanie odpadów przez byłego piłkarza Mariusza Eś. Wystarczyło pewnie kilka minut, żeby użytkownicy sobie to sprawdzili. I nie rozumiem, dlaczego Gazeta Wyborcza idzie w zaparte i tak naprawdę dorzuca tylko Krzysztofowi Stanowskiemu paliwa. Bo jeżeli chcieli mu zaszkodzić, to efekt jest absolutnie odwrotny do zamierzonego, bo pogrążają siebie, swój wizerunek, a Stanowskiemu robią bardzo dobrą robotę, bo po raz kolejny ma on kogoś, kogo może sobie bez problemu rozjechać. Sprawa pewnie będzie ciągnąć się jeszcze przez jakiś czas, więc na pewno będę dawał wam update'y, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie sobie w tym momencie zasubskrybujcie kanał. Czy wiele osób natomiast będzie chciało nadal subskrybować MGP Garage po ostatniej głośnej aferze? No nie wydaje mi się, szczególnie biorąc pod uwagę, jak nie najlepiej poradził sobie z tłumaczeniem tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ale po kolei. Na kanale Szalonego Reportera pojawił się bardzo, bardzo obszerny wywiad z niejakim Arturem, który zrobił ogromny research w temacie oszustw twórcy znanego pod pseudonimem MGP Garage. W ponad 1,5-godzinnym materiale w stronę motoryzacyjnego youtubera kierowany jest cały szereg bardzo poważnych zarzutów. MGP Rent był to projekt, w którym franczyzobiorcy mieli zgłaszać się do autora kanału, czyli Bartłomieja Glinkowskiego, celem nawiązania właśnie współpracy franczyzowej. No i okazało się, że powpłacali zaliczki, przygotowali całą infrastrukturę, wynajęli biura, miejsca parkingowe i wszystko, co było niezbędne do tego, żeby ruszył wspólny biznes, po czym zostali pozostawieni na lodzie sami sobie, zaliczek nigdy nie odzyskali, a koszta nie zostały im zwrócone. Pojawia się też w filmie ogromny wątek dotyczący oszustw związanych z wynajmem leasingowanych aut we Francji, a także ten najpoważniejszy, dotyczący kradzieży kilkuset samochodów podczas prowadzenia przez MGP myjni samochodowej. Samochody pozostawiane w myjni miały mieć podkładany lokalizator, a także miały być dorabiane do nich zapasowe kluczyki, co w późniejszym terminie umożliwiało ich bezproblemową kradzież. A tego typu pojazdów miało być około 300. Rozmówca Szalonego Reportera twierdzi również, że Glinka, prowadzący MGP Garage, nie poszedł do więzienia, ponieważ zdecydował się wsypać swoich wspólników. Jeden z nich miał popełnić samobójstwo, a drugi dostać karę 12 lat pozbawienia wolności. Pojawiło się też dużo dziwnych historii, brzmiących dosyć gangstersko i generalnie dziwnie. Szalony Reporter twierdził, że ktoś próbował go przekupić, a także, że jest zastraszany, a w to wszystko wplątani zostali Budda oraz Konopski. Budda w taki sposób, że promował pana MGP Garage i nazywał go nawet swoim wspólnikiem, a także, jak wiemy, pomagał mu organizować jedną z loterii. Konopskiemu natomiast wytknięto niepodjęcie się tej sprawy, ponieważ Artur, rozmówca Szalonego, twierdził, że skontaktował się z Konopem w tej sprawie, jednak ten finalnie się go mocniej nie podjął i nie zrealizował na ten temat żadnego materiału. Oprócz tego został na Konopa rzucony cień podejrzeń o to, że przekazał wiadomości Artura do MGP, przez co ten miał później Artura w jakiś sposób nękać. Ogólnie szambo wylało i obryzgało wszystkich dookoła. Budda błyskawicznie się do tego wszystkiego odniósł, bardzo mocno odciął się od osoby pana MGP i stwierdził, że nie miał wiedzy na temat tego typu przekrętów, a następnie w kolejnym wydanym oświadczeniu poinformował, że no jeżeli ktoś z jego
polecenia trafił do pana MGP, po czym został oszukany, to Budda poczuwa się do tego, żeby takiej osobie oddać pieniądze, więc zaprasza do tego, żeby się do niego zgłaszać. Pomimo tego na Kamilala Buddę spadła cała masa krytyki i ludzie nie dowierzają, że nie wiedział na temat przekrętów pana MGP. Sam Bartłomiej Glinkowski również zdecydował się odnieść do tego tematu i zrobił to naprawdę fatalnie i zdaniem wielu wypadł mocno niewiarygodnie. 80% ocen negatywnych i prawie 7,5 tysiąca komentarzy, właściwie wszystkie z nich krytyczne bądź hejtujące, mówią same za siebie. W prawie 40-minutowej odpowiedzi Glinka przyznaje się, że rzeczywiście w przeszłości zdarzało mu się kraść samochody, jednak było ich tylko 17, a nie, jak twierdzi rozmówca Szalonego Reportera, 300. Twierdzi też, że ludziom, których okradł, zwrócił pieniądze, jednak dlaczego jakiekolwiek z nich zwrócił dopiero 10 lat później, a także dlaczego na potwierdzeniach przelewów, które zamieścił w filmie, widnieją bardzo niewielkie kwoty, tego już nie wyjaśnił. Do całej reszty zarzutów zdaniem wielu odniósł się pobieżnie, niewystarczająco i nie przedstawił żadnych mocnych dowodów na swoją niewinność. Jednocześnie MGP w wielu miejscach przeczył sam sobie. Najpierw mówiąc, że montował ludziom w samochodach GPS-y po to, żeby właśnie pilnować tych samochodów, żeby one nie zginęły dla bezpieczeństwa, a potem mówił, że no jak komuś zginął samochód, no to takie rzeczy się zdarzają, no i to wina tego, że taki ziomek sobie nie zamontował GPS-a. Zapominając, że minutę temu mówił, że to on montował GPS-a właśnie po to, żeby było bezpiecznie. I film pana MGP tego typu nieścisłości jest pełen. W związku z tym osobiście nie wróżę mu szybkiego powrotu na YouTube'a, o ile uda mu się w ogóle wrócić do bycia aktywnym twórcą kiedykolwiek, a w community motoryzacyjnym myślę, że jest już spalony i skreślony, a jego wiarygodność spadła do zera. Dosyć mocno w tym temacie zdecydował się odpowiedzieć Konopski, który zarzucił Szalonemu Reporterowi bycie pomawiaczem i wciąganie go w aferę, która go nie dotyczy. Naprawdę poważne rzeczy zostały mi zarzucone i podobnie jak wy, dowiedziałem się o swoich nikczemnych czynach razem z publikacją filmu Szalonego Reportera, czyli tego samego gościa, który dopiero co farmazonił na mój temat, że mam dogadaną walkę z Dubielem i tym razem znowu się popisał, bo po raz kolejny opowiada bzdury na mój temat. Konop bardzo dobitnie wytłumaczył, dlaczego był bardzo ostrożny względem kwestii, które podsyłał mu Artur. Zwrócił uwagę na to, że zarzuty są bardzo poważne, dowody wcale nie są tak niepodważalne, jak przedstawia to Szalony Reporter i sprawa jego zdaniem jest bardzo delikatna, a sama osoba Artura, który wystąpił w filmie Szalonego, nie wzbudziła u niego zbyt dużego zaufania. Jednak po jego licznych chaotycznych live'ach, gdzie rzucał w szybkim tempie oskarżeniami, pokazywał dowody w postaci podrukowanych screenów na kartkach papieru na podłodze, wyzywał na nich MGP od 60, gość sprawiał wrażenie, jakby był w jakimś amoku i nie wzbudzał we mnie poczucia wiarygodności, a wręcz jakiegoś paranoika. Oprócz tego ich kontakt miał się urwać w momencie, kiedy Arturowi zbanowali Instagrama, a potem Konopski nawet z nim pisał i pytał, co się dzieje w sprawie, na co Artur mu napisał, że już sam wypuszcza film w tym temacie. W związku z tym zarzut to jakieś wycofanie się, bycie zastraszonym, czy zostanie przekupionym ze strony Szalonego, nie ma żadnego sensu. Odnośnie przekazania wiadomości do MGP, tutaj Konop również wydaje się, że się wybronił, przy okazji wkopując jednak Buddę, ponieważ poinformował on, że przekazał informacje, które otrzymał właśnie do Buddy, dbając tylko o zamazanie wszystkich danych wrażliwych. Natomiast po pierwsze, Budda odpowiedział mu w sposób sugerujący, że ma świadomość tego, że MGP w przeszłości dopuszczał się przekrętów. Natomiast po drugie, został tak naprawdę jedyną osobą, która mogła te wiadomości Artura do MGP przekazać. Jeżeli oczywiście wierzyć wersji Konopa. W całym internecie można znaleźć stronę Buddy bardzo dużo mocno krytycznych komentarzy i ludzi, którzy zarzucają mu naprawdę przeróżne rzeczy. Najpoważniejsze zarzuty padły jednak w stronę MGP, który w internecie na ten moment jest skończony, a Budda raczej swojej pozycji nie straci, natomiast jest to pierwsza rysa na wizerunku twórcy, który dotychczas był nieskalany. Niektórzy z was zapewne pamiętają też czasy, kiedy to nieskalany był wizerunek Roberta Karasia. Sportowiec, który zasłynął pokonywaniem niesamowitych odległości podczas dwukrotnych, trzykrotnych, pięciokrotnych, dziesięciokrotnych Ironmanów, dał się ludziom poznać jako człowiek ze stali, niezłomny, a także zdolny do dokonywania nadludzkich wysiłków i znoszenia ogromu bólu, cierpienia i skłonnym do poświęceń. I wszystko szło doskonale, dopóki nie został złapany na dopingu. W zeszłym roku we krwi sportowca podczas badania antydopingowego wykryto nielegalne substancje, w związku z czym jego ustanowiony rekord świata na długości dziesięciokrotnego Ironmana został anulowany. Sportowiec oczywiście otrzymał za to karę i został zdyskwalifikowany na 2 lata przez International Ultra Triathlon Association właśnie ze względu na stosowanie dopingu. Początkowo Robert nie przyznawał się do tego, że faktycznie coś brał. Później powiedział, że no być może coś przyjął, ale było to związane z jego walkami we Freak Fightach, no i on w sumie nie wie nawet do końca co wziął, bo dał mu to jakiś kolega z maty po to, żeby Robert mógł się lepiej regenerować i szybciej doleczyć kontuzję, a także, że ten kolega z maty obiecywał mu, że do czasu jego startu w Ironmanie tych
substancji już dawno w jego organizmie nie będzie, a także, że nie będą one miały wpływu na wynik, który w tym Ironmanie osiągnie. Niezależnie od tego, czy możemy Robertowi Karasiowi w te wytłumaczenia wierzyć, czy nie, to wizerunkowo na całej tej akcji wypadł on naprawdę fatalnie. Najpierw w swoich zmieniających się co chwilę oświadczeniach, później w programie na Fame MMA, podczas którego dzwonili do niego trenerzy, w sposób brzmiący na ustawiony i zaplanowany z Robertem oraz federacją, tak żeby wybielić go i ocieplić jego wizerunek, a następnie Robert Karaś, zdaniem wielu, wypadł naprawdę fatalnie podczas programu Hate Park, transmitowanego na kanale sportowym. Ja jak z kimś współpracuję, to zazwyczaj komuś ufam i na przykład o tej substancji Masteron, to w ogóle ja przeczytałem 2 dni temu, co to jest. Jakby nie zagłębiałem się, co to tam jest, bo miałem to w dupie. Cała sprawa była bardzo głośna, odbiła się ogromnym echem i po raz pierwszy mocno podważyła umiejętności sportowca w oczach naprawdę wielu. Po jakimś czasie sytuacja ucichła, Robert Karaś znowu został zaangażowany do federacji freakfightowych. Został nawet ambasadorem marki Kizo pod brandem Mam Wyjebane, a niedawno Karaś po raz kolejny wziął udział w zawodach Ironmana, tym razem organizowanych przez inną federację, taką, w której nie jest zbanowany. Podczas tego wyścigu uzyskał on naprawdę rewelacyjny wynik, w związku z czym pomimo poprzednich kontrowersji wiele osób bardzo mocno chwaliło Roberta w komentarzach i wydawało się, że kryzys jest przynajmniej częściowo opanowany, a ludzie ponownie zaczynają skupiać się na wybitnych osiągnięciach sportowca. Jak się jednak okazało, do czasu. Ponieważ w miniony piątek na Insta Stories Roberta Karasia pojawiła się informacja, organizacja USADA po sprawdzeniu jego próbki krwi poinformowała, że znaleziono w niej po raz kolejny metabolity substancji dopingujących i to dokładnie tych samych, co przy poprzednim wyścigu. Robert twierdzi, że są to pozostałości po tych rzeczach, które brał wtedy do tej samej walki dawno temu i to nie jest nic nowego, co znowu przyjął. Poinformował też, że nie wie jeszcze, jakie konsekwencje formalne go czekają, ale na ten moment może tylko podkreślić, że zachował się głupio i nieostrożnie, musi teraz ponieść tego konsekwencje i błąd, który popełnił, zostanie z nim już na zawsze. I widać tutaj spory progres pod kątem komunikacji wizerunkowej i wyciągnięte wnioski z poprzednich sytuacji, natomiast internet na te rewelacje zareagował fatalnie i przytłaczająca większość osób nie wierzy w prawdomówność Roberta. Samobójstwo PR-owe. Nowa dyscyplina, ich skrotność Ironmana na wspomaganiu, w tym jest mistrzem. Kara się jedzą, no stare znałem. Czyli substancja, która miała zniknąć z jego organizmu po 3 dniach od zażycia, 1,5 roku później dalej znajduje się w jego organizmie, bardzo ciekawe. Piszą ludzie, nie wierząc w wersję, którą przedstawił sportowiec odnośnie tego, że wykryte zostały jakieś śladowe resztki tych substancji, które on przyjął bardzo, bardzo dawno temu, 1,5 roku temu i nadal były podstawą do tego, żeby go zdyskwalifikować. I w tym temacie bardzo mocno zdecydował wypowiedzieć się m.in. Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, publikując ostre wpisy na Twitterze. Robert Karaś przyłapany na dopingu twierdzi, że wykryto u niego pozostałości substancji sprzed 7 miesięcy. Idąc tą logiką, jak dziś dostanie biegunki, można twierdzić, że to wina gruszek popitych mlekiem w 2019. A tak na serio, drostanolon, steryd, który u niego wykryto, ma okres biologicznego półtrwania w organizmie przy podaniu domięśniowym około 2 dni. Od poprzedniej wpadki jego poziom w organizmie powinien spaść jakieś... Niech przeczyta mi to Google. 1, 2, 6, 0, 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
kilo. Próbowałem wyliczyć, ile dopingu 18 miesięcy temu musiał wziąć Robert Karaś, żeby dziś został mu w organizmie 1 nanogram drostanolu. Jeżeli jego biologia przypomina ludzką, to w lutym zeszłego roku ilość sterydu w jego ciele powinna przekraczać masę wszechświata. W komentarzach Dawid zdecydował się wejść jeszcze w polemikę z osobami, które Roberta Karasia próbowały bronić, w dalszym ciągu nie pozostawiając na sportowcu suchej nitki. Ja się na tego typu substancjach nie znam, więc wam nie powiem, czy Robert Karaś mówi prawdę, czy nie mówi prawdy. Mogę jedynie powołać się na wypowiedzi ekspertów, a te zdają się być raczej jednoznaczne. Choć oczywiście w internecie pojawiają się też pojedyncze głosy osób teoretyzujących, że no mogłaby wydarzyć się taka i taka i taka i taka rzecz w organizmie, no i wtedy być może rzeczywiście jakiś metabolit by się utrzymał, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Przytłaczająca większość ludzi nie uwierzy w to, że półtora roku po przyjęciu niewielkiej dawki dopingu nadal jakaś śladowa jej ilość pozostała w organizmie, w związku z czym Robert Karaś został niesłusznie zdyskwalifikowany. I tak, wizerunkowo jest to dla niego katastrofa. I oczywiście, każda osoba uprawiająca sport doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie ma znaczenia, jakie środki on przyjął czy nie przyjął. Pokonanie takiego dystansu jak 10-krotny Ironman i tak jest nadludzkim wysiłkiem. Ale ten wysiłek był podlewany przez Roberta Karasia opowieściami o tym, że te dystanse pokonuje na piwie i batonach. Dla wielu osób był on ogromną motywacją oraz inspiracją. No i jak później wychodzą takie kwiatki, to robi się trochę niezręcznie. Tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Pa, pa!